A teraz pan poseł Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Wysoki Sejmie, panie marszałku, pan po raz kolejny łamie prawo, nie dopuszczając posłów do wykonywania swoich mandatów. Jest pan wykorzystywany przez Donalda Tuska niczym zderzak, ale to wcale pana nie usprawiedliwia, bo łamanie prawa prędzej czy później zostanie osądzone i odpowiedzialni za łamanie prawa poniosą konsekwencje tego. Słyszymy także z informacji medialnych, że przygotowywany jest zamach na Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość złożyło 3 projekty uchwał Sejmu Rzeczypospolitej. Pierwszy projekt w sprawie obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Drugi projekt w sprawie przestrzegania zasad wolności i sprawiedliwości wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I trzeci projekt w sprawie poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, gdyż poseł Mariusz Kamiński został poddany torturom. W związku z tym domagam się zwołania Konwentu Seniorów, przerwy w obradach, zwołania Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o te 3 wspomniane projekty. I przestrzegam pana, że reżim 13 grudnia wiecznie trwał nie będzie. Dziękuję. Moment. Dziękuję serdecznie, panie pośle, za tę przestrogę. Jeszcze raz chcę podkreślić, bo mam nadzieję, że ta informacja do państwa dotarła z Konwentu Seniorów. Te wszystkie 3 projekty uchwał, które państwo wczoraj wieczorem przesłaliście. Pierwsza mówiąca o zamachu stanu, druga o torturach wobec pana Mariusza Kamińskiego, trzecia dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, zostały przeze mnie i przez prezydium potraktowane bardzo poważnie. One otrzymały numery druków już i zostały skierowane do pierwszego czytania w Komisji Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że pojawi się możliwość odbycia też drugiego czytania na sali plenarnej wtedy, kiedy komisja uzna za stosowne. Natomiast nie ma mowy o żadnym mrożeniu tych projektów, chowaniu ich, jak zarzucano mi, czy unikaniu. One są w normalnej procedurze sejmowej. Przepraszam, to już, znaczy przecież nie będziemy mrozić, a po drugie Komisja Sprawiedliwości jest organem Sejmu. Proszę tam adresować pytania. One uchwały otrzymały, mają swój sejmowy bieg. Pracuje już Sejm nad nimi. Myślę, że to dobra wiadomość dla tych, którzy podpisali się pod tymi projektami. Zgłoszony został wniosek formalny o przerwę w obradach. Poddaję ten wniosek pod głosowanie. We wniosku? Formalnym? Panie pośle, pozwalam panu tylko ze względu na to, że wcześniej pan się wypowiadał i bardzo proszę o lapidarność, jeżeli mogę prosić. Wysoka dobrze? Izbo, bo tak będziemy sobie prostować do końca. Postanowienia Sądu Najwyższego uchylają postanowienia marszałka Hołowni, a więc obaj panowie są posłami na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panie pośle, gwoli wyjaśnienia, bo też dobrze, żebyśmy znali stan prawny. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, niezależnie od naszej opinii o jej statusie, nie ma żadnych kompetencji do oceny wyroków w sprawach karnych, a więc również wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, którego skutkiem była utrata mandatów przez obu panu byłych posłów.